Boże, rozśmieszam Dawida Pyszkowskiego, bo on się śmieje, naprawdę. Ja nie jestem pewien, czy to ja piszę te teksty. Ten kot był naprawdę, jest naprawdę, bo dzisiaj jeszcze nie do końca czuję się tam pewnie. Czuję, że jakoś mi dobrze to zrobiło, że to z siebie wyciągnęło. Czy może przyjechałem sobie do Warszawy na 3 wywiady i zaraz wrócę do domu i nikt więcej się do mnie nie będzie odzywał. Oczywiście, no cała ta płyta to jest jedno wielkie tęsknienie. Staram się, jak to powiedzieć grzecznie, ci ludzie chyba nie mieli po co zostać. Jeżeli interesuje Cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Witam wszystkich i witam Dawida Tyszkowskiego, który ponownie pojawił się podczas mojego wywiadu, w sensie wywiadu Music Gość. Cieszę się, że drugi raz tutaj przyszedłeś i cieszę się, że epka zamieniła się w płytę i że twój poziom, który zachowujesz, jest nadal bardzo wysoki. No i nadal potwierdzę to, że jesteś poetą. Więc witam dzisiaj poetę Dawida Tyszkowskiego. Cześć, bardzo mi miło również. To się rozgadałem, a ty... Cześć. Tak, Dawid jak zwykle skromny, ale pod tym płaszczem kryje się naprawdę wrażliwy chłopak, który tworzy no, wyjątkowe utwory i wyjątkowo pisze. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Odpowiedz szczerze, czy ty czujesz, że osiągnąłeś sukces? Wydaje mi się, że moja no jakaś taka ambicja i potrzeba rozwoju nie pozwala mi osiadać na laurach. Oczywiście czuję, że ten rok przyniósł mi tyle dobrych rzeczy i że cały czas spełniam marzenia i to jest oczywiście dla mnie piękne, ale cały czas gdzieś mam to poczucie, że jeszcze wiele przede mną. Mm-hmm. No tak, ale półtora roku temu byłeś tam Dawidem, byłeś takim chłopcem, który nie był rozpoznawalny, byłeś też bardzo młody, już wcześniej o tym powiedzieliśmy. Dzisiaj jesteś Dawidem Tyszkowskim, którego myślę, że zna już każdy, że ty jesteś naprawdę bardzo popularny. Ja w naszym właśnie wywiadzie powiedziałem o tym, że ty masz ogromną szansę być jak, w sensie może nie być jak, ale osiągnąć sukces jak Dawid Podsiadło. Jakby mam wrażenie, że to wszystko się u ciebie dzieje. To jak wygląda twoja droga? Naprawdę obserwuję uważnie to, co robisz, to, co wypuszczasz, to, co się dzieje, to, co o tobie słyszę. To mam takie poczucie, że no, to jest jakiś ewenement po prostu. Chyba staram się nie myśleć o tym w ogóle i nie przywiązywać dużo wagi do tego, jak ta popularność rośnie, czy nie rośnie, bo patrzenie na liczby, na wyniki no może czasem wprowadzić w jakiś głęboki dół mentalny i chyba to mi nie służy, więc staram się po prostu myśleć o jakichś przyszłych projektach, o tym, co jest teraz i planować jakieś kolejne albumy, single. Ale to znaczy, że nie myślisz o takim sukcesie komercyjnym? Żeby być naprawdę na topie i w ogóle nie jest ci to potrzebne? Jest to gdzieś mój cel odległy. Bardzo chciałbym ogrywać największe miejsca w Polsce i żeby moje koncerty gdzieś trafiały do szerokiej publiczności, ale chyba się nie skupiam na tym. Myślę, że szczególnie na takim etapie, na którym jestem, to ciężko chyba dzisiaj mówić o takich marzeniach realnie. To gdzieś jest w oddali, ale jestem skupiony raczej na tym, co tu i teraz, na rozwoju mnie jako muzyka, tekściarza i myślę, że takim sposobem mogę dojść do tego w przyszłości. Obecnie jesteś na tym etapie, że można powiedzieć o tym, że to jest twój moment. Wyprowadzasz się do Wrocławia, gdzie artyści z Wrocławia uciekają do Warszawy, bo tutaj się wszystko dzieje. I myślę, że takie decyzje to też pokazują, że ty chyba chcesz tak być z daleka od tego, że muzyka i to jest tyle i tobie to wystarcza. No, staram się dbać w tym wszystkim o swoje psychiczne zdrowie i gdzieś ten Wrocław, który jest jednak blisko mojego domu rodzinnego, blisko stron, które są dla mnie komfortowe, wydawał się być dużo lepszą opcją właśnie tak w kontekście mojego zdrowia psychicznego. Ta Warszawa oczywiście jest tutaj
masa możliwości, masa ludzi, którzy mogą mi pomóc, ale wychodzę z założenia, że jeśli ktoś naprawdę będzie chciał ze mną pracować czy cokolwiek, to się wydarzy. Ja tutaj przyjeżdżam, jestem praktycznie w każdym miesiącu, tu jestem przez kilka dni, więc da się pracować też na odległości. No i nie postrzegam tej Warszawy jako taki symbol sukcesu, że muszę tutaj być, żeby się rozwinąć. Myślę, że na odległość to też działa. No i tak jak mówisz, jednak dla mnie w tym wszystkim najważniejsza jest muzyka, a nie rozwijanie się jako jakaś postać. Mhm. A jak nagrywaliście album z Patrykiem Depanem? No bo Patryk jest tutaj w Krakowie, ty jesteś we Wrocławiu, to co? Rozumiem, że przez jakieś escape'y czy nie? Nie, no totalnie nie. Po staremu, tak samo jak epkę w zasadzie spotykaliśmy się w Krakowie cały czas, w tym samym studiu, ta sama przestrzeń, ci sami ludzie, więc bardzo podobnie to wszystko przebiegało. I z Wrocławia bliżej do Krakowa. Tak. Okej, okay. Dobrze, no to wspaniale. To przejdźmy już do jakby tego, co się wydarzyło, twojego albumu, który się właśnie ukazał z wyjątkowym tytułem Mój kot zaginął i już raczej nie wróci. I do tego tytułu mam pewne pytania od twoich fanów, bo dałem im ostatnią możliwość tego, żeby zadali tobie pytanie. Wiedziałem, że się spotykamy i stwierdziłem, a spróbujmy, tak? Nigdy tak nie robiłem, jak się okazało, że twoi fani mają do siebie bardzo dużo pytań, bo liczba pytań, które do mnie spłynęła, była więcej niż, myślę, że 50. O kurde. Było bardzo dużo pytań, plus jeszcze ludzie pisali do mnie w DM-ach wiadomości, żeby mi przypadkiem nie umknęły, bo wrzuciłem to w stories. Mhm. No i to są pytania stricte od twoich fanów. Trzech fanów, trzy pytania w jednym dużym pytaniu. Skąd pomysł na nazwę albumu? Czy ten kot był naprawdę? Dlaczego właśnie tytuł z kotem? Czy ty jesteś zapalonym kociarzem? Okej. No więc od środka zaczynając, ten kot był naprawdę, jest naprawdę. To jest kot mojej dziewczyny w zasadzie, który... No, tytułowa historia naprawdę się wydarzyła. Ten kot zaginął i sobie uciekł. I wtedy jakoś przyszła do mnie wena, odpowiadając na pytanie, skąd tytuł. No to właśnie wydarzyła się ta historia, że kot zaginął i to jakoś bardzo wpłynęło na nas wszystkich emocjonalnie. Byliśmy przywiązani do niego. No i w tym w jakimś takim smutku, żałobie po zaginięciu przyszła do mnie inspiracja smutnego artysty. I to się wydarzyło w jakiś totalnie magiczny sposób. Często myślę sobie o tym w ogóle, że ja nie jestem pewien, czy to ja piszę te teksty, czy to po prostu ktoś mi zsyła to wszystko z góry. Bo wydaje mi się, że ten tekst napisałem częściowo w pociągu. I to w jakiś taki dziwny sposób, że spałem, coś, nic nie robiłem praktycznie. Czekałem, aż mi minie podróż prawdopodobnie do Warszawy. I gdzieś mi przyszło to pierwsze zdanie właśnie, że mój kot zaginął, już raczej nie wróci. No i wtedy w ogóle nabrałem jakiejś takiej pewności, że to jest to w kontekście całego albumu. Bo przed tym pisałem jakieś piosenki, po prostu single, ale nie czułem, że to zmierza do jakiejś całości spójnej, nie? A kiedy przyszedł ten koncept koci, to jakoś mi się to wszystko skleiło w całość i wtedy powstał w ogóle pomysł, że ja chcę napisać album, bo wcześniej jeszcze nie wiedziałem, czy może drugą epkę, czy będę jakoś tak w nowoczesny sposób singlami ludzi maltretował. No i wtedy powstał właśnie koncept, że to musi być płyta po prostu. Mhm. A czy ty jesteś zapalonym kociarzem? No właśnie, ja kocham zwierzęta ogólnie. Bardziej bym powiedział, że się skłaniam w tę stronę psią. Paradoksalnie, ale tak chyba jest. Ale koty też kocham. Okej, okay. Tym bardziej, że kot dziewczyny, więc... Tak. To tak. Dobrze, to było jedne z pytań od fanów. Do pytania od fanów jeszcze przejdziemy. A tymczasem ja chciałem tutaj powiedzieć, że właśnie słuchając swojego albumu, stwierdzam, że jest znacznie więcej bitu niż na epce. Że jednak jest więcej takich elementów, które są bardzo rytmiczne, które są takie...
w cudzysłowie dance'owe. I będę się pytanie, czy kiedy nagrywaliście ten album i kiedy siedzieliście z Patrykiem Depanem w studiu, to miałeś taki moment, że twoja nóżka tupała, a biodarko chodziło? Boże, rozśmieszam Dawida Tyszkowskiego, on się śmieje, naprawdę. Sukces, jest. Kończymy. O to chodziło. Chyba w sumie nie. Chciałem powiedzieć, że tak, ale nie pamiętam jakichś takich euforycznych, tanecznych momentów u nas. Raczej odbieraliśmy to wszystko w jakiś taki stonowany sposób, ale rzeczywiście pojawia się tam dużo więcej tych elementów, bo starałem się wychodzić ze stref komfortu za każdym razem jakoś, nie? I widząc, że właśnie że nie ma za dużo tego groove'u u mnie na początku w epce, no to chciałem tym razem spróbować czegoś bardziej w tę stronę właśnie, żeby trochę się nagiąć, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mm-hmm. I właśnie w utworze Boję się chociażby nawet po prostu, jak ty tam brzmisz, jak ty pokazujesz swoje możliwości. Mm-hmm. Dawid krzyczy, Dawid się śmieje, Dawid krzyczy w utworze, więc w ogóle to też jest fajne, że pokazujesz swoją nową muzyczną twarz. I czy to jest za sprawą właśnie Patryka Depana, że on tak z ciebie wyciąga to, czy ty właśnie podchodzisz do tego, że chcesz pokazać coś więcej? Wydaje mi się, że to wychodzi ode mnie. Patryk jest kimś, kto to rozumie po prostu i potrafi rozumie wizję i potrafi to przełożyć na jakąś bardziej wyprodukowaną stronę. Ale to raczej wychodzi z takiej mojej potrzeby sprawdzania się. Nie? Mhm. Półtora roku temu zadałem ci pytanie, czy nagrasz kiedyś piosenkę, która będzie stricte taneczna i idziesz chyba w tą stronę. Że za 2-3 lata Dawid po prostu zrobisz jakiś tutaj myślę utwór, który będzie super na disco, nie? Może tak. Może tak. I wiesz, jeszcze będziesz, mam nadzieję, że tak tańczył ten ruch. No właśnie, ostatnio widziałem Kwiat Jabłoni nagrał taki fajny teledysk taneczny i okay. To zrobiło wrażenie. No, zainspirowało cię? Może tak. Wow. Dzięki, Kwiat. Dobrze. Powiedz mi o tym, bo napisałeś o tym albumie Posse. Myślę, że fajne słowa padły podczas tego twojej wypowiedzi. Napisałeś, że całe moje życie przez ostatni rok kręciło się wokół tych kilku utworów. Każdy spacer, każda podróż pociągiem, obiad, każdy film i prysznic. No i właśnie, czy to znaczy, że ta muzyka jest dla ciebie najważniejsza i to ona jest tym takim motorem do twojego życia? Na pewno jest top 3. Okay. No, na pewno jest bardzo ważna dla mnie muzyka, szczególnie kiedy już jestem w tym procesie tworzenia czegoś większego niż singiel. Nie? No to tak jak tam napisałem, każda myśl, każde wydarzenie było przeplatane jakimiś refleksjami na temat tutaj akordów w jakimś numerze, jakiegoś przejścia, jakiegoś brzmienia. W totalnie losowych momentach przychodziły do mnie nowe pomysły dotyczące tego całego albumu. Więc na pewno jest to bardzo ważne wszystko dla mnie. A stajesz czasem przed wyborem tego, czy poleżeć z ukochaną na kanapie, czy iść robić muzykę? Oczywiście. Co wtedy wygrywa? Różnie, okej. Dobrze, czyli to jest to top 3, tak? Jest top 3. Okay. Dobrze, nie wychodzisz poza top 3. Nie, na razie. Trójka. Okej, ta trójka. Dobrze, a powiedz mi, czy możesz ty sam powiedzieć o tym, że na tym albumie jest mniej smutku niż na twojej epce? Pamiętam ten utwór Pomóż Mi. Mhm. Pamiętam, jak on bardzo chwycił mnie za serce, kiedy tam pomóż mi normalnie, nienormalnym być. I tak mnie chwyciłeś tym. I ja tak poczułem ten smutek twój, że trochę go wchłonąłem. I to było bardzo fajne przeżycie, doświadczenie. I właśnie dziś jestem ciekaw, czy w tobie jest mniej smutku niż było wtedy. A miałeś w tym albumie jakiś taki moment chwycenia? Miałem moment, ale jakby widziałem bardzo dużo promieni słońca. Mhm. Chociażby nawet przez ten beat, chociażby nawet przez tekst, czy właśnie ostatni utwór. Myślę, że on był taki dla mnie
taki chwytający, kiedy właśnie o tym kocie powiedziałeś, o tym, że nie wróci, o tym, jak ty go trochę przełożyłeś metaforycznie, spersonalizowałeś. Tam poczułem ten smutek, ale nie było w tym albumie dla mnie. Ale właściwie ja odpowiadam na twoje pytanie. Nie, to twoje styl na to pytanie. Ciekawe, jak jest odbiór tego, ale bo wydaje mi się, że ten smutek jest jednak jakąś nieodłączną częścią mnie w środku. Ale rzeczywiście na tym albumie pojawia się jakaś inna emocja chyba niż podczas epki. I wydaje mi się, że do tego smutku dochodzi tutaj jakieś uczucie właśnie nadziei, jakieś bezpieczeństwa. Ale no, cały czas jest to przeplatane jednak jakimiś smutniejszymi nutami. No tak, ale właśnie też inaczej piszesz o smutku, bo chociażby nawet w utworze wiem, że ci ciężko. Tam w jaki ty sposób piszesz, to jest smutna piosenka, ale ona przenika z niej właśnie taka miłość, takie coś innego, że to wszystko się... Czy ja czuję tam zakochanego chłopaka, który śpiewa o smutnych rzeczach, które mu się wydarzają, ale właśnie jest w tym dużo takiej radości też tak naprawdę. Tak, no to jest taki utwór właśnie chyba bardzo pokazujący to, jak ja się czułem podczas wpisania tego albumu przez ostatni rok, że bazowo tam zawsze jest gdzieś tam nuta smutku, ale jest przeplatana przez różne inne emocje właśnie jak to nadzieja, jak miłość i próbowałem gdzieś pokazać właśnie bardziej ten szerszy wachlarz emocjonalny. Mm. To też jest właśnie paradoks, bo twój album zaczyna się od piosenki Smutne Dziecko. I ten smutek już na początku jest. Tak, tak. Właśnie utwór Smutne Dziecko. Jakby bardzo dużo się przewija tam elementów właśnie dzieciństwa, wskazywania na dziecko, na jakieś takie cechy dzieciństwa czy tych czasów. Powiedz mi, czy ty tym albumem trochę się rozlicza z dzieciństwem? Na pewno, na pewno. To był właśnie gdzieś ten koncept cały albumowy, kiedy napisałem Mój kot zaginął, to wiedziałem, że chcę, żeby to była płyta oparta na tych motywach rodziny, dzieciństwa, relacji. I gdzieś z tym wszystkim chyba chciałem sobie poradzić, przerobić to, przemyśleć. No i wydaje mi się, że mi się udało. Jakoś te sprawy, o których tam piszę, no czuję, że jakoś mi dobrze to zrobiło, że to z siebie wyciągnąłem. Mhm. Możesz powiedzieć, że tęsknisz do dzieciństwa, czy nie? Oczywiście. No cała ta płyta to jest jedno wielkie tęsknienie do dzieciństwa. Mimo, że pojawiały się tam różne momenty i smutku, i złości, to mimo wszystko to jest dla mnie piękny czas i oczywiście kocham te wspomnienia i tęsknię. Co najbardziej lubiłeś robić jako dziecko? Co najbardziej pamiętasz teraz? Co ci sprawiało największą frajdę? Myślę, że najbardziej pamiętam moje podwórko i cały ten mikroświat, który się tam wytworzył między mną, moimi kumplami, sąsiadami. I chyba za tym najbardziej tęsknię, że wtedy to wszystko było no, takie malutkie, że się zamykało w obrębie dwóch, trzech klatek i wszystko było takie piękne, proste. I właśnie tym chwilą dedykujesz drugi utwór na płycie. Myślę, że tak. Tak. Super. A też byłeś z teamu tego, które oglądało dzieci, oglądały filmy na kasetach wideo? No jasne. No to było super. Pamiętam moment, kiedy gdzieś z klasą pojechałem do muzeum filmu czy coś takiego i zobaczyłem tam właśnie odtwarzacz VHS, który mam u siebie w domu. Ja wtedy myślałem, że to w sumie jest taka teraźniejsza rzecz. A się okazało, że już w muzeum. Też lubisz tą sentymentalność w życiu? No jasne, jasne. Co dziś najczęściej powoduje uśmiech na twarzy Dawida? Myślę, że chyba po prostu czas spędzony z bliskimi. To jest jakaś taka
nie wiem jak to określić, nic szczególnego nie powiedziałem, ale no, chyba to jest to. Jest w tym wszystkim też muzyka oczywiście, ale odkąd to się stało czymś więcej niż kilkoma godzinami po szkole spędzonymi z gitarą, no to w tym świecie moim muzycznym pojawiają się też inne emocje, nie tylko radość i entuzjazm. Więc tak bym chyba wymienił właśnie ten czas w domu, czas z dziewczyną, czas z braćmi, chyba, chyba to. No właśnie, ale też jakby... jeszcze na chwilę chciałbym się cofnąć, bo jesteś na takim etapie życia, kiedy no, jakby masz teraz 21 lat, więc jesteś w sumie na takim etapie, że no, cały czas dojrzewasz, cały czas gdzieś się u ciebie zmieniają perspektywy życia, cały czas się toczy, ale jakby tutaj poznajesz ten świat, mogę tak powiedzieć. Ale jak ty się zmieniłeś? Ty widzisz u siebie jakąś taką zmianę znaczącą? Co się w tobie zmieniło, w twoim myśleniu, w byciu? Wydaje mi się, że wydarzyła się taka dosyć naturalna rzecz, że po prostu nabrałem chyba pewności siebie w tym wszystkim. Jakby odbiór słuchaczy, odbiór znajomych sprawił, że no jakoś mnie to wszystko podbudowało i sprawiło, że chyba dzisiaj mogę powiedzieć, że wiem, co chcę, znam trochę swoje plany na przyszłość. To nie jest dla mnie jakaś wielka, straszna niewiadoma, tylko czuję, że jestem na swoim miejscu i wydaje mi się, że to mogło sprawić, że po prostu no, że nabrałem tej pewności. No super. To bardzo się cieszę, że to się udało i że wiesz, znasz swoją wartość, bo to jest myślę, że kluczowe. Pamiętam, że właśnie rok temu jak rozmawialiśmy, no to był jeszcze taki moment, że totalnie nie wiedziałem, nie? Bo dopiero to wszystko się zaczynało, wyszła epka, no i nie miałem pojęcia, co się wydarzy, czy to jest rzeczywiście to, czy może przyjechałem sobie do Warszawy na 3 wywiady i zaraz wrócę do domu i nikt więcej się do mnie nie będzie odzywał. No a dzisiaj okazało się, że to jest jakaś droga dla mnie chyba. Super. Bardzo się cieszę i gratuluję ci tego, że to osiągnąłeś, że możesz to sobie powiedzieć. Super. Przejdziemy dalej do pytań od fanów, bo tych pytań mam jeszcze kilka. No i jedno z tych pytań to: jak ważny jest dla ciebie wizerunek sceniczny oraz ukazanie twojej osoby w teledyskach? Czy jest to dla ciebie ważne i musi być na przykład spójne z twoją twórczością, czy w ogóle nie przykładasz do tego większej uwagi? Napisała Magdalena. Wydaje mi się, że właśnie to, że nie przykładam do tego za dużo wagi, jest spójne z moją twórczością. Okay. bo wizerunek sceniczny, no koncerty to jest totalnie jakby inna część tworzenia muzy i całego tego świata, której ja tej części jeszcze nie do końca ją ogarniam. No chyba musimy porozmawiać po prostu za rok jeszcze raz i wtedy ci powiem to co dzisiaj mówię o swojej pewności w muzyce, to może za rok ci powiem o swojej pewności koncertowej, bo dzisiaj jeszcze nie do końca czuję się tam pewnie i mimo, że mam jakieś zalążki i wiem, że chciałbym, żeby to było coś więcej niż odgrywanie numerów po kolei, to jeszcze nie mam w tym jakiejś takiej swobody i sprawczości i umiejętności przełożenia tego na realne występy. Więc swój wizerunek koncertowy, mój wizerunek koncertowy to jest trudny temat dzisiaj. Czyli kiedy już zagrasz całą płytę i koncert się kończy i ludzie krzyczą bis, to sobie myślisz, ja już chcę do domu, czy dobra, wychodzę, gramy? Często tak było. No. Okay. Na początku te pierwsze miesiące koncertowania były dla mnie bardzo trudne i rzeczywiście miałem takie uczucia po graniu tam któregoś koncertu z rzędu, że ja nie wiem, czy mi się to podobało do końca. Okay. I że czasem dużo lepiej się czułem siedząc w studiu z Patrykiem i tam szukając werbla lepszego. Ale też czuję, że to się zmienia. Nie gramy na
coraz ciekawszych wydarzeniach, coraz więcej osób się tym jakby chciałem powiedzieć jara. To jest, może tak być. Może być. I czuję coraz większą też odpowiedzialność na sobie, żeby to było fajne. I myślę, że z koncertu na koncert jest w tym jakby coraz lepiej chyba. Mm-hmm. No bo teraz trasa koncertowa przed tobą. Tak. Mieliśmy już pierwsze próby jakieś z nowym składem i akurat tą trasą zaczynam się bardzo, bardzo cieszyć. Myślę, że będzie super. Super. Ale fajne też, że potrafisz powiedzieć o tym szczerze, że coś cię stresuje, bo czasem zapominamy o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i że może nas to po prostu stresować. I jesteś muzykiem, jesteś artystą, ale może cię to po prostu stresować i nie ma nic z tym złego, ale fajnie, że potrafisz o tym powiedzieć i tak spotkamy się za rok na pewno w nowym miejscu, kolejnym. Dobrze, kolejne pytanie od fanów. Kiedy zrozumiałeś, że ta muzyka to jest to, co chcesz robić w życiu? Kurczę, nie jestem pewien, czy był jakiś taki jeden moment przełomowy, kiedy to zrozumiałem. To wszystko się działo bardzo szybko, bo to jest przecież tylko rok minął w zasadzie, no tam trochę ponad rok. Mhm. A wydarzyło się tak dużo rzeczy, że nie jestem w stanie chyba wybrać jednej, bo były trasy supportowe z Ralfem, z Karaśrogódzki zespołem, i czego już bym się nigdy nie spodziewał, a później zaprosił mnie jeszcze Miłosz na pieśni współczesne i zaczęła się cała ta płyta, o której dzisiaj rozmawiamy, i to są tak duże rzeczy dla mnie, że chyba nie było w ogóle czasu, żebym miał jakieś wątpliwości. Już po wydaniu epki, kiedy to wszystko się rozkręciło, to jakoś w ogóle nie myślałem o tym, że mogę jeszcze zawrócić. Mhm. Powiedziałeś o Miłoszu i o zespole pieśni Mazowsze. Byłem na tym koncercie we Wrocławiu na męskim graniu i słyszałem twoją wersję utworu, którą śpiewa na płycie oryginalnie Ralf. Mhm. I czy zdarzyło ci się, że ktoś ci powiedział, że woli twoją wersję niż Ralfa? Zastanawiam się, jak to powiedzieć grzecznie, że się zdarzyło, ale powiem, że nie chcę o tym mówić, ale ludzie są, no, bardzo pozytywne reakcje wzbudził ten wykon. Tak. I mi też to się bardzo podobało, więc czuję, że to była fajna rzecz. To ja będę pierwszą osobą, naprawdę uwielbiam tę wersję i byłem świadkiem, kiedy ludzie usłyszeli ciebie, nie wiedzieli o tym, że to jest wersja Ralfa Kamińskiego i powiedzieli wow. Powiedzieli wow i powiedzieli, że ten chłopak to jest znakomity. Nawet widziałem, kiedy wyciągali telefony i klikali obserwuj. To było magiczne projekt i cieszę się, że Miłosz jakby zaprosił cię do tej współpracy, bo to było super przeżycie. Dziękuję bardzo. Tak, ja też dzięki za to. Ale jeszcze a propos koncertów, ostatnie pytanie od fanów, jeśli chodzi o koncerty. Czy na trasie koncertowej będzie można się z tobą spotkać? Tak. Będzie można się ze mną spotkać. Zawsze wychodzę po koncertach do ludzi i spędzam z nimi czas, więc myślę, że teraz też to się nie zmieni. Czyli mogą szykować spokojnie markery, będzie podpisywanie. Myślę, że nawet będzie marker na miejscu. O, to jest też przygotowany, super. Dobrze, ostatnie pytanie od fanów. Muszę je zadać, bo sam jestem trochę ciekaw. Kto jest dla ciebie autorytetem? Często gdzieś się to pytanie przewija na przeróżnych wywiadach, więc miałem już okazję się nad nim zastanawiać i chyba dochodzę do wniosku, że nie ma za bardzo takich ludzi chyba. Są oczywiście osoby, które gdzieś tam podziwiam w kontekście muzycznym, że mi się podoba to, co robią. Są osoby, których inteligencję podziwiam i bardzo chciałbym dojść do różnych etapów, na których są ci ludzie, ale żeby nazwać kogoś autorytetem, to chyba jest dla mnie jakieś za duże słowo. Ostatnio nagrałeś właśnie utwory z Julią Wieniawą, z Kubasem, Sorry Boys czy Lore. Powiedz mi, jak ty odnajdujesz się w duetach? Nawet czasami więcej, no bo dziewczyny z Lore to czwórka, więc byliście w... Tak, chociaż paradoksalnie nigdy się nie poznaliśmy. Wszyscy. Okay. Tylko tak internetowo. Na żywo byliśmy z Pauliną, z tekściarką tylko. Ale jak się odnajduję w duetach?
Bardzo różnie. Ogólnie chyba nie jestem zwierzęciem grupowym i bywają trudniejsze, trudne momenty podczas tych współpracy dla mnie, bo często jest tak, że chyba nie potrafię się przebić ze swoją wizją gdzieś. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkich tych współprac w zasadzie i myślę, że to wyszło super i cieszę się z tych rzeczy, ale też jednocześnie wiem, że bywały momenty, gdzie bałem się trochę postawić na swoje, że nie chciałem tam jakiejś osoby zrazić i chciałem, żeby to wszystko gładko przebiegało, więc nie mówiłem. I tak dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy przychodzi moment, że mam z kimś współpracować znowu, to czuję jednak jakiś taki stresik delikatny, że mogę znowu jakoś wyjść z czegoś tam nie w pełni zadowolony albo czuć, że nie dałem z siebie wszystkiego czy coś takiego. Nie? Mhm. A twoja ulubiona współpraca, do której najczęściej wracasz jako słuchacz? Chyba ten numer z Julką jednak. To jest taki, do którego czuję jakoś najwięcej... czuję, że tam najwięcej siebie włożyłem w to. Mm-hmm. No bo tam też tekst jest twój, prawda? Wspólnie, okej. To się wydarzyło wszystko. Jednego wieczoru razem z Kubą, Karasiem i z Julką usiedliśmy do tego numeru i razem to stworzyliśmy. Mm-hmm. No właśnie, bo taki duet z Julią Weniawą, no to która jest gdzieś dzisiaj nazwiskiem, które jest bardzo popularne i która ma też ze sobą bardzo dużą rozpoznawalność. I jak właśnie po tym duecie, czy odbiorcy Julii Weniawej przeszli za tobą do twojej twórczości? Czy to był taki jednorazowy strzał przy tym duecie? Czy ty widziałeś, że kiedy wydaliście to i widziałeś, że po prostu twoja muzyka jest częściej słuchana, że jest nagły jakiś przyrost nowych odbiorców? Ten utwór rzeczywiście chyba aktualnie jest najczęściej słuchany u mnie na Spotify'u, więc myślę, że jakaś część odbiorców Julii na pewno przyszła też do mnie. Chociaż nie wydaje mi się, żebym trafił tym w gusta takich korowych odbiorców Julki, bo to jest jednak totalnie inna muzyka niż ja tworzę, więc ci ludzie chyba nie mieli po co zostać u mnie za bardzo, nie? Z kim byś chciał nagrać duet? Tak jakbyś teraz myślał o tym. Próbowaliśmy nagrać duet z Patrykiem i bo bardzo chciałem, żeby on był tą osobą, która znajdzie się u mnie też w albumie, bo był bardzo ważną częścią tego wszystkiego do tej pory, więc myślałem, że to może być jakieś takie fajne domknięcie tego okresu. No ale jakoś zostawiliśmy sobie tę współpracę na koniec płyty i byliśmy już chyba za bardzo zmęczeni sobą nawzajem, żeby coś jeszcze wymyślić. Ale bardzo chciałbym, żeby to się wydarzyło. I myślę, że się wydarzy, tylko potrzebujemy jeszcze trochę czasu po prostu. Ale Patryk ma piosenkę o psie, ty masz o kocie, więc... Tak, to musi się udać. Dobrze, Dawid, ja bardzo ci dziękuję za to, że tutaj wpadłeś, że mogliśmy porozmawiać o twoim albumie, który znowu pokazuje, że jesteś wyjątkowym artystą i bardzo lubię ten twój spokój, opanowanie i cieszę się, że mogłem dzisiaj cię też rozśmieszyć. To było bardzo fajne, więc gratuluję ci twojego albumu. Trzymam za ciebie nieustannie kciuki i wiem, że wszystko, co najlepsze, jeszcze przed tobą. Dzięki wielkie. Bardzo mi miło. Dziękuję.